A więc witam serdecznie. Przechodzimy do zadania. Coś z przysługą to było, to jest smak zwycięstwa, przysługa dokładnie. I musimy porozmawiać z Pentalą Solance. Skoro już tu jesteś, zostaw coś po sobie. Dzięki za oglądanie. Idziemy porozmawiać. Fikato, rudy włos, bystre oko, długa włócznia. Te składniki dają wojowniczkę Norę. Aloy, tak? Wieści tutaj szybko się rozchodzą. Nie ma takiej nowiny, która nie trafi do kotła. To w kuchniach kroi się mięso i miesza plotki. A to, co mówiłaś żołnierce, to też plotka? O jedzeniu, które może ją wzmocnić. Myślisz, że jedynie wojownicy coś potrafią? Ostrza nie służą tylko do walki. Jak posiekasz właściwe składniki, będziesz silniejsza w bitwie. Po odpowiednim przygotowaniu. Czyli to jest jakaś kucharka? Niektórzy nie są chyba za bardzo przekonani. Tutejsi najchętniej wsadziliby głowy w ziemię i jak żuwacze wykopali sobie obiad. Ale jestem przekonana, że jeżeli Hekata, ktokolwiek tutaj, zobaczy korzyści, to i pozostali dadzą się przekonać. A więc, jakieś wzmocnienie, jakiś obiadek, coś? To danie może mnie wzmocnić? Silniejsza, zdrowsza, odporniejsza. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób je przyrządzę. Jesz różne rzeczy, więc korzystasz z różnych właściwości potraw. Znasz oseramów? Żłopią to piwo i mają kształt beczki. Więc czemu mamy nie uwierzyć w to, że jedzenie ma na nas wpływ? No ma, dobrze gada. Co jeszcze sprzed... Rozkosz podniebienia, niebo w gębie i dania, by uczynić cię wojowniczką. Znaczy, lepszą wojowniczką. A więc, miejscowa potrawka. Zawsze. Są fajne rzeczy. Tylko musimy zawsze polować, żeby to mieć. O 2 poziomy na 3 minuty, 75 zdrowia, 75 kondycji. A to są sztos itemy. No ale dobra, przejdźmy do zadania. Czego potrzebujesz? Trochę drobiu i pewien tajemniczy mały składnik. Jeśli pozostanie tajny, nie będę mogła go przynieść. Jaja dzikich ptaków. Żołnierze nie chcą ich tknąć. Ci wojownicy jedzą tylko mięso. Ale prawdziwy wojownik wykorzystuje wszystko, co ma pod ręką. No dobrze. Przyniosę składniki. Widzisz to? Prawdziwa wojowniczka nie tchórzy w kuchni. Jaja można znaleźć na wyspie pośrodku Łzy Pustyni. To jezioro tuż za murami. A mięso? Całe stada ptaków żerują w trawach nad brzegiem. Przynieś mi te składniki, a przyrządzę ci coś zupełnie za darmo. Ciekawe. No to lecimy na polowanie. Czyli to wszystko się znajduje tutaj. Czyli tak na przypał sobie po prostu przepłyniemy to. Tutaj są te jaja ptaków. Musimy się potkać i je zadać. Na wyspie są pewnie gęsie jaja. Muszę znaleźć gniazda. To jest chyba tu. Jedna Dokładnie. jest. Jeszcze cztery. Wielkoszczęk to ciekawy strażnik. Wielkoszczęk. Czyli to są te, co plują tymi składnikami. O, gryszman. Zawsze miło. On jest podatny na elektryczność. Więc ten potykacz mógłby być bardzo dobrą opcją. Zobaczymy.
musimy przeładować. I seria. Mamy go. Zawsze dobrze. Mamy jaja. Jeszcze trzy. A więc są one. Sprawdźmy. Mróz i porażenie. O, dziób. Dziób jak najbardziej. Czyli musimy sobie tą amunicję ogarnąć. Musimy na niego zapolować. Okej. I tyle. Dokładnie. Łatwo z nim poszło. Nie wiem, czy tu nie ma jeszcze jednego tego. O, dokładnie, cwaniaczka. Przeładujemy. Upad. I tyle. Mamy go. A więc teraz musimy po prostu zebrać na spokojnie te jajka. Tutaj. Z tamtej strony też było widać. No jeszcze dwa. Dwa jajówki. Gdzieś od tej strony. Pewnie tam u góry. Nie. Gdzie jest ostatnie jajko? Może z tamtej strony. Może na mniejszej wyspie jest to miasto. Dokładnie. Skrzyneczka. I jajko gdzieś musi być. Tam jest. Mamy to. Czas na ptasie mięso. I teraz bierz mięso ptaków. Tutaj są znowu te jastrzobłyski. Jastrzobłysk. O. Z tego co widzieliśmy to... elektryczność robi naprawdę robotę. Więc teraz musimy zebrać prawdziwe ptaki, tak? Ze skórą, mięsem. Przed nami ognisko. Tutaj tylko są maszyny jak na razie. Jakieś audio. Jest jakaś strategia rynkowa, coś w tym stylu. No tu można wejść na to nawet.
Trzeba na te ptaki zapolować. Kto by się spodziewał, że one latają, no? A, to są tylko motyle. Na razie nic nie widzę. Przejdziemy w stronę ogniska. Zawsze sobie dobrze odkryć. Będziemy musieli się pozbyć tych maszyn. Okay. Mamy go. Walka pójdzie szybko dzięki ludowej amunicji. Okej, okay, mamy go. I kolejny. To chyba jest za daleko. Owszem. Idealnie. O, ale mało mu zadaliśmy. Okej. O, jest się w powietrzu znowu. No się schował. Okej, okay, jeszcze jeden przeciwnik. Na samej górze. To jest kolejny, tak? To miastrzo. Coś tam, miastrza błysk. Okej, ostatni strzał. Mam go.
Okej, super. O, jak najlepiej. Ognisko. I idziemy po to mięso. Dokładnie. Są te ptaki. Tylko o. Mam. Ile tego potrzeba? Jeszcze 5. Tam jest jakaś kaczka. Mamy ją. Gęś. Króliki tu się pojawiły, jakieś inne. Okej. Potrzebujemy ptaków. Tam jest. Oj, za daleko. Też. Okej. Tutaj w środku są też przedmioty. Tylko właśnie nie miałem się tam dostać. Żeby trzeba było coś odchylić. Znowu króliki tylko są. Tam coś jest, to jest gołąb. Gołąb, cyklu, okej. Jest. Tutaj co jest? Kruk. Cyk. Mam to, czego chciała kucharka z sobą. Wszystko jest. Ciekawe, czy jej przepis mi pomoże. Dobrze było tutaj jeszcze wejść, póki tu jesteśmy. No bo czemu by nie? Od razu znalazłem tu wejście, spoko. O, dobrze się składa. A więc skrzyneczka. Jak najbardziej. To się szanuje. O. Ciekawe. Ciekawe. Trzeba przyznać. Żeby tam przejść, trzeba chyba po prostu przejść przez tą belkę bez żadnych linek. Aha, od tej strony się... O, kurwa. Dobra. Więc idziemy. Okej, mamy to. Więc wracamy do solanek. Zobaczymy, co ona nam upichci. No. Fikato, uważaj. Pora przygotować specjał szefowej kuchni. Skąd wiedziałaś, że mam składniki? Dobra kucharka zna się na ludziach równie dobrze, co na krojeniu mięsa. Fikato,
Pokażmy, co umiemy. Niech odwaga twego żołądka da ci zwycięstwo w walce. Jeśli zapragniesz przysmaków, wiesz, gdzie nas szukać. A następny posiłek masz za darmo. Więc, Hekato? A więc dobra. Zrobiliśmy to. Skoro ta Nora zaryzykowała twój specjał, to ja też. Ale jeśli się pochoruje, to od twojego marudzenia skręca w żołądka, Hekato. Robić zakupy. Więc na co masz dzisiaj ochotę? Ten posiłek... Skrzydełka dziesiątki. O, naprawdę ma tutaj dobry wybór. Super. Aha, i teraz mam pierwszy za darmo, jakby. Nie, no super. Czyli co? Wiemy, że w Solance jest dobry kucharz. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do oglądania na bieżąco. Yo, stay tuned.